Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Preissner. Jestem menedżerem produktów w Pionie Cash Management Banku BMP Paribas. Już 11 września zmieniamy naszą bankowość internetową Business Planet, która będzie funkcjonować pod nową, zmienioną nazwą Go Online Business. W trakcie trwania webinarium zaprezentuję Państwu nową stronę logowania, do bankowości internetowej, a także nowy moduł rachunków. Webinar jest zaplanowany na około 45 minut. Zachęcam Państwa bardzo do zadawania pytań na czacie. Postaramy się na nie na bieżąco odpowiadać. Podczas trwania webinarium będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć nowe elementy systemu, nauczyć się, w jaki sposób nim się poruszać. Postaram się też zaprezentować ich największe zalety oraz różnice w stosunku do starej wersji systemu. Jakie zmiany? Czekają nas bankowości internetowej. W najbliższy weekend przystępujemy do kolejnego już etapu zmian realizowanych w ramach nowej odsłony bankowości internetowej. Najważniejsze zmiany, jakie na Państwa czekają, to po pierwsze, nowa nazwa systemu. Zmieniamy dotychczasową nazwę, czyli Business Planet, na Go Online Business. Udostępniamy nową stronę logowania z zupełnie nowym interfejsem graficznym. Również ona będzie dostępna pod zmienionym nowym adresem, czyli goonlinebiznes.bmp.paribas.pl. Ponadto udostępnimy też nowy moduł rachunków w nowej, odświeżonej szacie graficznej. Yy, oprócz tego rzeczki jeszcze, która z, zmieni się z punktu widzenia klienta, to jest to, gdzie znajdzie się on po zalogowaniu do systemu. Dotychczas to były stare rachunki, czy w, w, poprzedniej, w poprzedniej warstwie graficznej, natomiast teraz po zalogowaniu klient znajdzie się już w nowym module Go Online Business na liście rachunków. Spośród rzeczy natomiast, które zmianie nie ulegają, a które warto wymienić, o które klienci tutaj często pytają, to jest po pierwsze dotychczasowy login czy identyfikator, w którym dany użytkownik się loguje. On zmianie nie ulegnie. Nie zmieni się również sposób logowania i autoryzacji operacji, jeżeli dany klient dotychczas logował się, autoryzował za pomocą SMS-a, to nie ulegnie to zmianie przykładowo i nie zmieni się również oczywiście zakres posiadanych uprawnień czy schematy akceptacji, jakie są na danej firmie ustanowione. Projektując nową stronę logowania, postawiliśmy głównie na intuicyjną nawigację, jasny przekaz i maksymalną wygodę po stronie klienta. Nowa strona logowania to jest nie tylko nowoczesna szata graficzna, ale też przede wszystkim ulepszyliśmy jej strukturę, dzięki czemu mamy nadzieję, że dostęp do potrzebniejszych Państwu informacji będzie szybszy i pełniejszy. Strona logowania została zaprojektowana jako RDW, czyli Responsible Web Design. To oznacza, że projekt tej strony dopasowuje się płynnie do rozdzielczości ekranu. Innymi słowy, ta strona będzie dobrze wyglądać zarówno na dużych ekranach Full HD, ale też na przykład na tabletach czy na małych ekranach telefonów komórkowych. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Wam teraz kilka przykładowych ekranów. Tak wygląda strona logowania. Motyw przewodni, na który tutaj zdecydowaliśmy się postawić, to krajobraz górski. Elementy menu są utrzymane w przejrzystej, biało-zielonej kolorystyce. Sekcją, która oczywiście najbardziej rzuca się w oczy, jest centralnie położony panel logowania. I to okienko skonstruowaliśmy tutaj możliwie jak najbardziej przejrzyście. Oprócz standardowych elementów, zdecydowaliśmy się umieścić w nim jeszcze kilka ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa logowania się do systemu. O czym jeszcze przypomnę później. A także odnośnik do strony z bardziej szczegółowymi informacjami. Górny pasek nawigacyjny zawiera logo banku, odnośnik do strony głównej banku oraz przycisk, który umożliwia zmianę języka z polskiego na angielski. Natomiast dolny pasek nawigacyjny składa się już z kilku elementów. Po lewej stronie na dole widzimy baner. To jest baner rotacyjny, to znaczy, że tutaj mamy możliwość wstawienia kilku różnych obrazów, które będą w danym przedziale czasowym po sobie występować i one oczywiście będą podpięte do jakiegoś tam adresu strony. Także baner ten pełni taką rolę informacyjną dla Państwa, pozwala nam zachować przejrzystość. Natomiast na prawo od banera mamy tutaj wyszczegółowione informacje na temat danych kontaktowych do poszczególnych jednostek wsparcia dla danych linii biznesowych, czyli dla klientów segmentu mikro i odpowiednio do Centrum Obsługi Biznesu oraz do Strefy Obsługi Biznesu. Na samej dole znajduje się pasek z zakładkami, które będą dla Państwa niewątpliwie bardzo przydatne. Tutaj, między innymi, znajdziemy takie informacje, jak na przykład, jak wygląda proces pierwszego logowania. Mamy tutaj przygotowane różne manuale, one y dla Państwa. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem, szerzej opisane. Następnie pierwsze kroki, gdzie znajdziecie Państwo też informacje, w jaki sposób korzystać z tych najnowszych modułów w naszej bankowości internetowej. I w końcu pliki do pobrania. To, na co jeszcze chciałbym tutaj zwrócić wyraźnie uwagę na tej nowej stronie, to jest komunikat, który widzą Państwo aktualnie w prawym górnym rogu ekranu, to jest komunikat specyficzny, czerwony, typu warning, czyli ostrzeżenie. Takich komunikatów mamy jeszcze dwa typy. To będzie komunikat info, informujący i alert, który też informuje klienta o jakichś tam na przykład planowanych pracach serwisowych. Także dzięki temu będą Państwo zawsze wiedzieć, na przykład, czy się zbliża jakiś, jakaś planowana przerwa na przykład, w związku z instalowaniem poprawek, albo kiedy na przykład będzie potrzeba poinformowania Państwa o, o jakichś akcjach ze strony banku. W związku ze zmianą strony logowania chciałbym zwrócić Państwu szczególną uwagę na to, żeby zawsze zachować ostrożność podczas logowania się do bankowości internetowej. Przestępcy tworzą fałszywe strony, za pomocą których wykradają, wpisy, wykradają wpisywane loginy i hasła. Te strony mogą być łudząco podobne do naszej oczywiście. Także zawsze warto zwrócić uwagę tutaj na trzy rzeczy. Po pierwsze, jaki jest adres strony, to powinno być goonononlinebusiness.bmp.paribas.pl. Następnie, czy adres ten rozpoczyna się od HTTPS. To oznacza, że połączenie jest szyfrowane, jest bezpieczne i w końcu certyfikat, certyfikat strony został wystawiony i jest ważny dla strony go Jeszcze jeden kolejny przykład z ekranów, które chciałbym Państwu zaprezentować, to jest tak zwany Sorry Page, czyli strona, która informuje klientów o jakiejś czasowej niedostępności systemu. I dalej już po zalogowaniu się do systemu, żeby zachować spójność, podmieniliśmy też tło tutaj menu bocznego, które jest widoczne po lewej stronie i wykorzystaliśmy tutaj po prostu element tła ze strony logowania. Oprócz omówionych elementów, które się dotyczyły samej strony logowania, jeszcze chciałbym spowiedzieć tutaj co nieco o modyfikacjach w obrębie ekranów powitalnych, tak zwane welcome screeny. One będą prezentowane już w tej nowej części systemu, w Go Online Business, w odświeżonej też oczywiście szacie graficznej, która jest spójna z całym ekosystemem. I przechodzimy teraz do nowego modułu rachunków. A właściwie zanim do niego, zanim do niego w pełni przejdziemy, chciałbym tutaj jeszcze raz zwrócić szczególną uwagę na jedną z istotnych zmian, która na Państwa czeka, o której wcześniej wspomniałem na samym początku. Mianowicie, aktualnie po zalogowaniu się do Biznes Planet użytkownicy znajdują się domyślnie w sekcji rachunki w starej wersji systemu. Wraz z udostępnieniem nowego modułu rachunków, użytkownicy po zalogowaniu zostaną już automatycznie przekierowani do nowego modułu rachunków, do go online business. Część funkcjonalności, takich jak na przykład wyciągi, karty czy przelewy, tutaj na no to zwracam też szczególną uwagę, będzie dostępnych po przełączeniu się do poprzedniej wersji systemu. Żeby do nich przejść, użytkownik musi kliknąć przycisk poprzednia wersja systemu, który znajduje się w lewej, górnej części ekranu w tym momencie. Cały czas oczywiście trwają prace po naszej stronie, także w kolejnych miesiącach planujemy tutaj sukcesywnie udostępniać Państwu kolejne moduły w nowej części systemu, o czym będziemy na bieżąco informować. Sam moduł rachunków obejmuje funkcjonalności, które są związane z uzyskiwaniem informacji na temat rachunków, które dany klient posiada. Nowy wygląd i nawigacja, które wprowadziliśmy, mamy nadzieję ułatwią Państwu monitorowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Dodatkowo udostępniliśmy też nowe funkcjonalności, strukturę już wymienię takie na przykład jak zarządzanie widokiem listy rachunków, modyfikowanie kolejności rachunków na liście, możliwość sortowania i filtrowania na liście historii transakcji jednocześnie na jednej firmie albo w kontekście pracy w holdingu możliwość również na kilku firmach. Oprócz tego dodaliśmy też nową funkcję, czyli dodawanie rachunku do ulubionych i użytkownik ma również możliwość nadawania własnej, dedykowanej jakiejś nazwy rachunku. Po załadowaniu tego nowego modułu rachunków domyślnie wybrana zostanie pierwsza zakładka, czyli lista rachunków i ekran ten zasadniczo składa się z dwóch części, z podsumowania rachunków oraz z listy rachunków. Podsumowanie rachunków prezentowane jest podsumowanie salt dostępnych i księgowych, które są pogrupowane według walut, w których prowadzone są rachunki. Na ekranie podsumowania domyślnie prezentowane są rachunki, które są prowadzone w takich walutach jak złotówki, dolary, euro czy funt brytyjski. Jeżeli natomiast użytkownik posiada uprawnienia też do rachunków w innych walutach i chciałby je wyświetlić, to w tym celu należy skorzystać z przycisku Zobacz Więcej. I po jego kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany do pełnego widoku, w którym znajdzie podsumowanie już wszystkich, wszystkich rachunków we wszystkich walutach. Na liście rachunków prezentowane są podstawowe informacje na temat rachunków, takie jak na przykład nazwa rachunku. Ta nazwa może być nadana albo domyślnie przez bank, albo też zdefiniowana przez samego użytkownika. Ponadto znajdziemy tutaj też takie informacje jak numer rachunku, firma. Tutaj oczywiście tylko w kontekście holdingu będziemy mogli znaleźć informacje, do której konkretnie firmy, firmy dany rachunek należy. I znajdziemy tutaj informacje dotyczące salda, salda dostępnego i salda księgowego. Rachunki domyślnie są prezentowane w kolejności od najstarszego do najnowszego, natomiast użytkownik może tutaj oczywiście zmienić kolejność sortowania rachunków i w tym celu należy kliknąć na nazwę danej kolumny. Po kliknięciu ikony na końcu wiersza zostaną zaprezentowane dodatkowe opcje zarządzania rachunkami, z których pierwsza to jest zmiana nazwy. Tutaj użytkownik ma możliwość albo nadania, albo modyfikacji wcześniej już nadanej nazwy rachunku. Natomiast druga nowa opcja, o której wcześniej mówiłem, to jest dodanie do ulubionych. Dodanie takiego rachunku do ulubionych spowoduje, że on zostanie przesunięty na pierwszą pozycję na liście rachunków i dodatkowo zostanie oznaczony za pomocą symbolu gwiazdki. W zależności od tego, jakie klient posiada usługi czy produkty, na liście rachunków mogą się pojawić też różne dodatkowe informacje i oznaczenia. Przykładowo w, w przypadku pracy w kontekście holdingu na liście rachunków prezentowana jest dodatkowo kolumna firma. Klienci, którzy posiadają wielocalową linię kredytową, zobaczą na liście rachunków dodatkową kolumnę, która zawiera pozycję limit dostępny i limit przyznany w ramach wielocalowej linii kredytowej. Rachunki, które wchodzą w skład WLK, zostały dodatkowo oznaczone za pomocą dedykowanego znacznika, który tutaj Państwo widzicie po prawej stronie ekranu. W przypadku posiadania dodatkowego produktu, jakim jest z kolei saldo netto, w kolumnie saldo dostępne, saldo księgowe prezentowana jest jeszcze jedna dodatkowa pozycja o nazwie netto, i odpowiednio niżej zaprezentowane jest też saldo netto, na konkretnych wybranych rachunkach. Rachunki, na których występują jakiekolwiek blokady, są oznaczone za pomocą symbolu kłódki, który znajduje się na końcu wiersza. Rachunki MBR, czyli Multi Multimank Reporting oraz MBR MT-101 też dostały oznaczenie graficzne w formie albo pomarańczowej, albo czerwonej pastylki. Użytkownik może również aktywnie zarządzać widokiem listy rachunków poprzez dostępne filtry. Zawartość listy można filtrować między innymi za pomocą opcji Szukaj. To jest nowa funkcja, która umożliwia wyszukiwanie w trybie Live Search, czyli na bieżąco, za pomocą już trzech znaków. Można tutaj wpisać na przykład fragment numeru rachunku czy fragment nazwy, Oprócz tego możemy skorzystać też z gotowych filtrów. Możemy filtrować na przykład po typie rachunku, czyli rachunek bieżący, pomocniczy, VAT albo walutowy. Można filtrować po walucie, w której prowadzony jest rachunek, a także po firmie, w kontekście znowu pracy w, w ramach holdingu. Użytkownik ma też możliwość zapisania zdefiniowanego przez siebie filtra. Wybieram teraz filtrowanie przykładowo rachunki walutowe prowadzone w walucie euro. Nacisnąłem już przycisk Pokaż więcej po prawej stronie wcześniej i teraz taki filtr zapisuję. Klikając przycisk, wprowadzamy nazwę filtra i naciskamy Zapisz. I jak widzimy, został zdefiniowany nowy filtr rachunki walutowe w walucie euro. Takich filtrów możecie Państwo oczywiście zapisać sobie dowolną ilość. Filtr można jeszcze ponadto ustawić jako domyślny. Rachunki, które są definiowane jako domyślne, czy za pomocą tego filtra domyślnego, będą wtedy automatycznie widoczne po zalogowaniu się do systemu. Żeby ustawić filtr jako domyślny, użytkownik musi kliknąć opcję Moje filtry, rozwinąć ją w zasadzie, następnie kliknąć Zarządzaj i wybrać opcję Ustaw jako domyślny, którą tutaj widzimy. I filtr wybrany jako domyślny zostanie zaprezentowany wtedy w, podu, w polu moje filtry z dodatkowym oznaczeniem znowu w formie gwiazdki. W widoku zarządzania filtrami jest również możliwość usunięcia już niepotrzebnych filtrów. W tym celu należy po prostu kliknąć usuń filtr. Z poziomu listy rachunków można również przygotowywać różnego rodzaju raporty. Po zaznaczeniu checkboxów przy wybranych wierszach użytkownik ma możliwość wybrania jednej z trzech dostępnych opcji, z których pierwsza to jest drukuj. Naciśnięcie spowoduje przekazanie listy rachunków do druku, kolejna to jest pobierz PDF. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wygenerowanie listy rachunków w formacie PDF, który tutaj jest prezentowany teraz na ekranie. I w końcu ostatnia opcja. Znowu muszę zaznaczyć checkboxy, żeby się pojawiła, czyli generuj raport. I wybranie tej opcji z kolei spowoduje przeniesienie do widoku raport z listy rachunków. I ten raport zawiera podsumowanie sal dostępnych i księgowych, pogrupowanych według waluty rachunków oraz listę rachunków. I zaraz pokażę, jak wygląda taki raport. Po kliknięciu wybranego rachunku na liście, użytkownik zostanie przekierowany do widoku szczegółów rachunku. Z tego ekranu możemy przejść bezpośrednio do historii transakcji albo do blokad na rachunku i ekran ten jest podzielony na kilka sekcji. Ta pierwsza, na której się aktualnie znajdujemy, to są szczegóły rachunku. Tutaj znajdziemy podstawowe dane, takie jak znowu nazwa na przykład firmy, nazwa rachunku, jego numer. I oprócz tego też z tego poziomu możemy nadać nazwę rachunku, czy nawet dodać rachunek do ulubionych. Kolejna sekcja, którą widzimy to pozostałe dane rachunku, limit kredytowy. Oczywiście to tylko i wyłącznie w przypadku rachunków kredytowych. Rachunki powiązane. W tej sekcji znajdziemy informację, czy dany rachunek jest powiązany z rachunkiem VAT i z którym. Następnie biała lista podatników VAT. Tutaj znajdziemy informację, czy dany rachunek znajduje się na białej liście podatników, i w końcu na końcu dane firmy. Na samym dole ekranu znajdują się ponownie dwa przyciski Zapisz PDF i Drukuj, przy czym Zapisz do PDF spowoduje przekazanie czy wygenerowanie pliku PDF ze szczegółami danego wybranego rachunku. Opcja Drukuj oczywiście spowoduje analogicznie przekazanie takiego, takiego raportu bezpośrednio do druku. I tak się prezentuje taki raport. W celu przejścia do historii transakcji należy wybrać zakładkę rachunki z menu bocznego po lewej stronie, a następnie trzeba przejść do zakładki historia transakcji. Podobnie jak na liście rachunków, również tutaj użytkownicy mają możliwość dostosowania widoku. Historię transakcji możemy ponownie filtrować z wykorzystaniem takich opcji, jak: Szukaj, przypominam tutaj, po minimum trzech znakach. Możemy również filtrować po rachunku, po dacie. Tutaj zaznaczam, że domyślnie zaznaczony zakres to jest 7 dni. Możemy filtrować po rodzaju transakcji, czyli obciążenia i uznania. Po typie transakcji, czyli przykładowo transakcje gotówkowe, czy na przykład różne jakieś płaty i wypłaty, oraz po kwocie. Jak widzicie Państwo na ekranie, też znajduje się taka pozycja jak saldo po operacji po prawej stronie. To była usługa, która wcześniej była ruchomiana tylko u klientów na ich wyraźne życzenie, teraz zdecydowaliśmy się domyślnie taką opcję udostępnić u wszystkich. Z poziomu historii transakcji użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących opcji raportowych. Pierwsza to jest drukuj widoczne na stronie. Przycisk znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu i umożliwia wydrukowanie wszystkich widocznych pozycji. Po zaznaczeniu checkboxów pojawią się dwie nowe możliwości. Tutaj jeszcze pokazuję, najpierw, wydrukowanie wszystkich widocznych na stronie. Kolejna rzecz to jest pobierz PDF. Przycisk staje się widoczny po zaznaczeniu checkboxów w przybranych wierszach i umożliwia po prostu wyeksportowanie listy wskazanych transakcji do formatu PDF. Natomiast ostatnia opcja, czyli pobierz potwierdzenia, umożliwia pobranie potwierdzeń realizacji przelewu albo dla jednej albo większej ilości transakcji. W przypadku, jeżeli to jest dla większej, to pobieram się one w formacie ZIP w formie zarchiwizowanej. Już pokazuję, jak wygląda takie potwierdzenie. i tak się prezentuje potwierdzenie realizacji operacji. Po kliknięciu w wybraną operację, użytkownik zostanie przekierowany do widoku szczegółów. Szczegóły transakcji zostały podzielone na kilka sekcji. Pierwsza to są szczegóły transakcji, następnie znajdziemy dane odbiorcy i dane nadawcy. Na dole strony pod sekcją dane nadawcy dostępne są dodatkowo jeszcze dwie opcje. Pierwsza to jest pobierz PDF. Naciśnięcie tego przycisku umożliwi pobranie potwierdzenia transakcji w formacie PDF, natomiast kliknięcie przycisku drukuj spowoduje przekazanie potwierdzenia transakcji do druku. Ostatnie ekrany, które jeszcze chciałem państwu pokazać, to jest historia transakcji MBR, czyli MultiBank Reporting. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły dla klientów, którzy taką funkcjonalność posiadają. Chciałbym tylko zaznaczyć, że historia transakcji z rachunków MBR sprzed daty wdrożenia, czyli sprzed tego 11 września, będzie dostępna w starej części systemu, w poprzedniej, po przełączeniu się za pomocą przycisku w lewym górnym rogu ekranu. Natomiast od 11 września dane będą już gromadzone tutaj w nowym module w Go Online Business. I kolejny ekran, czyli lista blokad. Tutaj tak naprawdę zawartość tego ekranu nie różni się wiele, nie zmieniła się w stosunku do tego, jak to było opracowane wcześniej. Natomiast zostało oczywiście dodane yy, tutaj filtry oraz możliwość wyszukiwania. I jeszcze jedna nowa rzecz, która się pojawiła, to jest data wygaśnięcia. Jeżeli taką informacją dysponujemy, to będzie też tutaj wyświetlana na ekranie. Dziękuję Państwu bardzo za udział w spotkaniu i za wszelkie zadane pytania. Mam nadzieję, że nowa odsłona naszej bankowości internetowej będzie dla Państwa pomocnym narzędziem w codziennym zarządzaniu finansami firmy. Więcej szczegółowych informacji, w tym instrukcje, znajdą Państwo w module Komunikacja w systemie bankowości internetowej. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego dnia.